Wiesz, jakby mi się do tyłka dobrali w firmie, gdybym rozbił skuter? Co to za praca, że skuter ważniejszy od nogi, no? No, takie życie, no ale wiesz, przynajmniej coś złapałem, cieszę się. Mogę sobie rachunki opłacić. Bo tylko rachunki, nie? No, wiesz, zależy od miesiąca. Właśnie zdaję sobie sprawę, że zwalnia nam się stanowisko recepcjonisty w hotelu. Złożył dzisiaj wypowiedzenie, więc gdybyś miał ochotę do nas dołączyć. Co? Ale Witek, stop. No przecież trzeba zrobić rekrutację, nie? No przecież wiesz, jakich ludzi mamy czasem na rekrutacji, nie? No wiem, bo byłam menedżerką hotelu, gdybyś zapomniał. No nie, no, ale ty powinnaś akurat pamiętać, że ciężko jest trafić na konkretną osobę. Wow, byłoby naprawdę super, gdyby się udało. Wezmę numer do ciebie od Kasi, zadzwoni i dopniemy temat. To ja otworzę. Tęskniłam za tobą. Mamo, bardzo ci dziękuję za dzisiaj, to do zobaczenia. No co ty, nie chcesz mnie wpuścić do domu? No po co? No chciałam ci opowiedzieć cały dzień. Wiesz, że mała zjadła cały talerz zupy? A kto tam jest? Nikt. O, czyli właśnie znalazłem nam nowego recepcjonistę. Łukasz, Aneta, moja teściowa. Miło mi. Łukasz, kolega Kasi? Dokładnie, ten bardzo mi miło. Nowy, że co? No przecież mamy wakat w hotelu. Mama musi już iść. Kaśka, zwariowałaś? No cicho. Dziewczyna, ty się zachowujesz, no. Posłuchaj mnie, ja nie miałam zielonego pojęcia, rozumiesz? No jasne. No mamo, przysięgam ci, Łukasz miał wypadek na skuterze. Witek go znalazł, zaprosił go do nas i mu pomógł. No jasne, i od razu dał mu pracę, tak? Przecież to jest jakaś bzdura na resortach. Mamo, posłuchaj mnie, dla mnie też to był szok. Weszłam do mieszkania i zastałam ich razem. Widziałam twojego vloga. Czyli co, ty mi nie wierzysz? Wiesz co, ja nie pozwolę ci zniszczyć swojego małżeństwa. Ale o czym ty mówisz? Nie pozwolę i już.